W październiku prawdopodobnie zostanie podpisane porozumienie międzyrządowe między Polską a Stanami Zjednoczonymi o warunkach finansowych i technologicznych budowy reaktorów jądrowych w Polsce. Ta decyzja nie jest ostatecznym zawarciem umowy, to porozumienie, jednak nakreśla warunki, w jakich ta elektrownia potencjalnie może powstać. Mówimy, polska strategia energetyczna do roku 2040 zakłada, że w Polsce powstanie od 6 do 9 gigawatów energii pochodzącej właśnie z energii jądrowej. Pierwszy blok jądrowy miałby powstać do roku 2033. Zważywszy na to, że takie jednostki buduje się między 10 a 15 lat, no to jesteśmy w ostatnim momencie, aby taką umowę podpisać i zacząć już ten element konstrukcyjny budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Takie porozumienie jest istotne zarówno dla strony polskiej, jak i dla amerykańskiej. Dla Polski dlatego, że będziemy zmagać się z coraz ostrzejszymi normami środowiskowymi nałożonymi przez Unię Europejską, czyli będziemy musieli redukować emisję CO2 do atmosfery. Patrząc na nasz miks energetyczny, który w głównej mierze oparty jest na węgiel, no może to być problem, zwłaszcza jeżeli nie znajdziemy źródła produkcji energii tak dużego, czy tak generujące duże ilości energii, właśnie jak jednostki jądrowe. Dla amerykańskiej strony jest to z kolei korzystne, ponieważ Amerykanie od wielu lat zmagają się z brakiem popytu na swoje technologie jądrowe, które są w świecie zdominowane przez Rosjan, Francuzów czy Koreańczyków. Można więc zatem powiedzieć, że porozumienie pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi w kwestii rozwoju energetyki jądrowej jest sytuacją win-win dla obu stron. Nie wiadomo wciąż jest kwestią, jak wyglądałoby finansowanie takiej elektrowni jądrowej. Polsce zależałoby na tym, aby elektrownia ta była finansowana w ramach kredytu udzielonego przez stronę amerykańską. Dla strony amerykańskiej korzystniejsze natomiast byłoby zostanie operatorem takiej elektrowni jądrowej, czyli czerpanie z zysku z produkcji i sprzedaży tej energii elektrycznej dla polskich klientów.